Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Tym razem chciałbym Wam zademonstrować, jak działają dwa dosyć ważne tryby, jeżeli chodzi o uruchamianie naszego nowego telefonu, a mianowicie Note 8. Chodzi o tryb Download i o tryb Recovery. O co chodzi w tych dwóch trybach? Pierwsze co, może wyłączę telefon i zaczniemy pokazywać, o co chodzi. Do czego służą te dwa tryby? Tryb Download służy do możliwości wgrania sobie ROM-u za pomocą komputera i kabla i tak zwanego oprogramowania od nim. Może za jakiś czas zrobię Wam film, jak to zrobić w przypadku S8 z plusem, z ósemeczki, jak i Note 8. Za jego pomocą możecie sobie wgrywać soft nowy, debrandować telefon. Oczywiście to za pomocą tego, jeżeli debrandujecie softami, które są oryginalne Samsunga, nie będziecie tracić gwarancji. I zasadniczo, jeżeli coś się dzieje z telefonem, to zawsze można sobie po prostu od nowa wgrać całe jego oprogramowania. Więc może przejdźmy do tego, jak uruchamia się ten tryb Download Mode. Uruchomienie jego jest dosyć proste, kiedyś to coś i wyglądało inaczej teraz, z tego, że brakuje nam tego domowego przycisku Home, musimy używać innych, więc aby uruchomić telefon Note 8 w trybie Download, musicie tak przytrzymać łącznie przycisk głośności w dół, przycisk Bixby oraz przycisnąć przycisk Power. W tym momencie, po chwili, telefon Wam się uruchamia w trybie Download, więc macie tutaj informacje, jak widzicie na telefonie, i cóż, możecie przejść dalej lub też skancelować, użyć volume up, volume down i zestartować ponownie telefon. No, gdybyście zrobili przez pomyłkę opcję continue i nie podłączyli telefonu do komputera, no to no, ciężka sprawa, będziecie coś klikać, nie bardzo wiecie, jak wyjść z tego trybu, więc żeby wyjść z niego, też musicie, jeżeli przejdziecie do tej kolejnej opcji i nie będziecie rozpoczynać instalacji nowego oprogramowania, też żeby go wyłączyć, musicie użyć tych samych komend, czyli głośność w dół, przycisk Bixby, jak i również Home. Przytrzymujemy chwilę dłuższą i po jakimś czasie telefon nam się wyłączy. Świetnie. I zacznie mi się uruchamiać ponownie, więc muszę chwileczkę poczekać. Dosyć przydatny ten tryb Download, jeżeli właśnie bawicie się w zmiany ROM-ów lub też chcecie zmienić, zdebrandować swój telefon, o czym mówiłem, postaram się Wam też nagrać film. Ten tryb jest do tego bardzo przydatny. Teraz przejdźmy do drugiego trybu uruchamiania telefonu, w sumie trzeciego, poza normalnym, który teraz widzicie, a mianowicie trybu Recovery, więc ponownie muszę sobie wyłączyć telefon. Co też czynię. No i cóż, tryb Recovery do czego może służyć? Może na przykład służyć do tego, żeby przywrócić sobie telefon do ustawień fabrycznych, wyczyścić pamięć cache, wykonać parę innych operacji, których, no jeżeli wiecie, do czego służą one, no to sugeruję to robić, jeżeli nie, to radzę nie próbować. Ale dobra, spróbuję za chwilę coś omówić w tym temacie, więc jak włączyć tryb Recovery? Tym razem przytrzymujemy inaczej inne przyciski, a mianowicie przycisk głośności w górę, Bixby, jak i również przycisk Home. Więc przytrzymujemy. Dobra. Teraz telefon nam się uruchomi w trybie Recovery. Cóż w tym trybie możemy zrobić? Chwilę to trwa, jak widzicie. Poczekamy, niech sobie coś tam pomyśli. Installing system update. Dobra, tu się nic nie zdziało, no comment, więc jeszcze chwilę musimy poczekać. Aż przejdzie nam do odpowiedniego ekranu, który nas interesuje. No, świetnie. I cóż, tryb Recovery. Co on nam daje? Sorry, że może nie widać końcówek liter, gdyż niestety no jeszcze mam tą moją nieszczęsną folię od Moloko, więcej o niej, szkło od Moloko, więcej o nim tutaj. Niedługo będą nowe rzeczy, więc będę testował, więc na pewno ją zdejmę. Póki co nie mam, więc cóż, możemy tutaj za pomocą, jak się poruszać w ogóle w tym trybie. Poruszamy się przyciskami głośności góra-dół i potwierdzamy przyciskiem Home. I cóż, możemy tutaj oczywiście uruchomić, czyli zrebootować system ponownie. Możemy sobie zrebootować do bootloadera, możemy zainstalować update'y przez ADB, czyli taki fajny interfejs o ADB, trochę kiedyś coś Wam mówiłem, może kiedyś jeszcze więcej powiem. Możemy też, jeżeli mamy na karcie SD na przykład zgrany ROM, który chcemy zaktualizować, też możemy za pomocą tego zrobić, możemy przywrócić telefon do ustawień fabrycznych. Dosyć fajna opcja. Nie, gdy macie jakiś problem z telefonem, coś jest nie tak, nie możecie go uruchomić, więc zawsze sugeruję spróbować tryb
recovery i przywrócić po prostu cały telefon do stanu fabrycznego. Możemy też partycję cache'u usunąć, sprawdzić logi, uruchomić graficzny test, no i również go wyłączyć. Więc tu o tyle prosto, że po prostu nie mam potrzeby, jeżeli wejdziecie w ten tryb, po prostu albo go rebootujecie, albo wyłączacie telefon ponownie, więc tu nie ma jakby problemów, gdybyście przez pomyłkę odpalili ten tryb, więc możecie sobie go bardzo łatwo włączyć lub też wyłączyć. Więc dwa ważne, można, no się sobie wyłączymy telefon. Dwa ważne tryby, więc warto o nich pamiętać, warto wiedzieć, do czego służą. Warto też wiedzieć, jak je wyłączyć, gdy też przez pomyłkę którąś z tych kombinacji klawiszy przyciśniecie. Przydają się, jeżeli coś zmieniacie w swoim telefonie, bawicie się, modujecie albo macie problem, którego nie potraficie rozwiązać, więc wtedy zawsze za pomocą trybu recovery jesteście w stanie sobie telefon przewrócić do ustawień fabrycznych. A, sorry, muszę go teraz właśnie zrebootować. Albo po prostu wgrać nowy ROM. Tyle na chwilę obecną dzisiaj z mojej strony w takim krótkim poradnikowym filmie odnośnie właśnie trzech trybów uruchamiania telefonu, czyli trybu normalnego, który zawsze używacie, trybu download, jak i również trybu recovery. Jak się podobało, oczywiście łapka w górę, jeżeli macie jakieś pytanie, co i jak, z czym się je, jeżeli macie jakiś problem, oczywiście piszcie w komentarzach, jak coś jest nie tak, to oczywiście postaram się Wam pomóc, jak tylko będę mógł. No i cóż, tyle na dzisiaj, trzymajcie się ciepło, hej!